Witam Państwa, stale Panama się kłania. Właśnie wjeżdżamy do Ornety. Orneta jest na drodze pomiędzy Pieniężnem a Olsztynem. Taka ciut większa miejscowość, także że jest znak mówiący o tym, że przekraczamy granicę miasta, czy tam gminy. Gmina jest Orneta. Także zobaczymy, jak to wygląda z Hollywood Camera. Z Hollywood Film Camera, przepraszam, bo ja tak jak Peter Sellers mnie tak powiem nauczył. Put that Hollywood Film Camera over there. Specjalny akcent i wszystko, także moja Hollywood Camera jest w stanie to pokazać Państwu wszystko, jak to wygląda. Tak, tutaj widzę, że ktoś na stopę stoi, on chyba już stoi. Jak jechałem w tamtą stronę, to ciągle na stopę stoi. Teraz jedziemy, dobre miasto, jedziemy prosto. Jedziemy prosto, tak wygląda Orneta. Jakieś takie budynki, takie czworakowe, nie wiem, jakby jakieś takie pożydowskie czy coś. Nie wiem, taki styl. Takie rondo, to rondo takie bardziej plaskie, no ale rondo jest. No. Także tak wygląda Orneta. Chyba jadę przez centrum miasta, tak mi się wydaje. Także widzą Państwo budynki takie i srakie, czyli tam odbudowane i nieodbudowane. Nie wiem, czy to są takie czworakowe te budynki, czy jakie. Nie wiem, jak je określić. Także kierujemy się na dobre miasto, Good City. Good. Następne rondo. O, widzę kostka wyrwana. Zresztą może jakieś walki były kibiców z tymi, z bolszewikami. O, proszę bardzo. Tutaj rzeka. Wypożyczalnia. Kościół. A tu druga strona Orlety. Tak wygląda. No i chyba po Orlecie. Rzeczywiście, jeżeli to było duże miasto, to jak wygląda małe miasto? Znaczy ono jest takie dużo małe, czy mało duże, trudno to określić. Zaraz zobaczymy dobre miasto, żeby wiedział, gdzie mam jechać, żeby dojechać. O, rondo imienia kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Kombatantów RP Rzeczpospolitej Polskiej. Trzeba przestrzeżone. Tak to wygląda. Jak mieszkałem w Stanach, to w Nowym Jorku było tylko jedno rondo. A tu w Polsce byle zadupie, byle jakaś taka mieścina, to tych rond jest jak w Moskwie rakiet. To jest jakaś obsesja. Aha, po prostu ten... Światło kosztuje więcej pieniędzy, bo tutaj prąd zżre i żarówki się przepalają. A jak się rondo wybuduje, no to co tu ma się przepalić? To się nic nie przepali, tylko też jest dobrze wiedzieć, kto ma pierwszeństwo. Ja nigdy nie wiedziałem, kto ma pierwszeństwo, zawsze się zatrzymywałem, ale teraz już wiem, że ten na rondzie ma pierwszeństwo, a poza rondem nie ma pierwszeństwa. Także, że człowiek się czegoś, ciągle się czegoś w życiu uczy, chociaż ja w Polsce zdawałem egzamin na prawo jazdy. Ale to było już dawno temu. No nic, czekam na te krowy czerwone. Chciałem pokazać Państwu te czerwone krowy, no ale... Aha, i tutaj właśnie te drzewa są to poznaczone tak, żeby chyba takimi znaczkami, chyba żeby nie tłuc. Ale co jest najśmieszniejsze i najgłupsze, te znaki były, te drzewa były opasane takim drutem, takim tym. To jest totalna głupota, bo ten drut, jak drzewo rośnie, to się wrzyna i to jest naprawdę bardzo zły pomysł.
szalenie głupi, no ale, ale bez myślnych ludzi. Proszę zobaczyć te znaki tutaj właśnie, jak jechałem, to są objęte taką obejmą, tak powiem szczerze. To jest niezdrowe, powinno być albo jakimś powrozem, albo jakimś takim czymś naturalnym, ale nie jakimiś metalowymi czy plastikowymi historiami, bo się później to wrzyna się w drzewo i to drzewo po prostu boli. To jest właśnie cała ta sprawa. No nic, w każdym razie to tyle na tyle. Będą czerwone krowy, znów się włącza. Tutaj jest Hollywood Camera, widoki za Ornetem.